Świętować, proszę Państwa, można też na wesoło, o czym już teraz przekona nas Wiesław Tupaczewski, kabaret Otto. Witamy. Witamy. Witam Państwa. No, ta gitara wiele tłumaczy, zamieniamy się w słuch. Oj, napisałem właśnie taką piosenkę, nie na wesoło. Akurat taką podniosłą, patriotyczną pieśń napisałem. Świeżutką całkiem i nie wiem, czy już mam śpiewać od razu? A bardzo prosimy. No, pewnie. Tak, o matko, pewnie, ale to stresa mam, bo to absolutna premiera. Nie wierzymy. Kamery wyłączyłem. Los się bawi z nami wchowanego, daje szansę i zabiera znienacka. Oby nigdy nie przegapić, gdy jakaś pojawi się szansa. Niech nam gwiazdy sprzyjają, te najdalsze i te bliższe także, a nawet księżyc, żeby hipokryzji było na lekarstwo wśród celebrytów, polityków i księży. Byśmy byli dumni z ciebie, byśmy podążali zawsze drogą prostą, bez okazji, bez nie odświętnie, lecz od tak. Tego życzę ci, Polsko, tego życzę ci, Polsko. Bądź szczęśliwa i rozkwitaj. I dalej nie pamiętam. Ale przepiękne. Bo... Niech wskaźniki szczęścia ciągle rosną, bez okazji, nie odświętnie, lecz od tak. Tego życzę ci, Polsko, tego życzę ci, Polsko. Piękne życzenia dla Polski, jakże aktualne słowa o hipokryzji polityków. O właśnie. Tudzież celebrytów, tak. Albo polityków, którzy stają się celebrytami. No właśnie, a potem spadają z piedestału. A to świetny temat, zdaje się, będzie dla kabaretów, to co ostatnio się wydarzyło w naszej polityce. Że tak, że to będzie świetny temat, będzie dużo żartów o biurze podróży Sejm RP. Będzie o tym, jak można rozliczać kilometry za samolot. Życie w Madrycie też nabiera nieco innego wydźwięku, tak. Życie jak w Madrycie. Ale tak. Właśnie trochę szkoda, że tuż przed Świętem Niepodległości trochę takim cieniem się rzucają te wszystkie wydarzenia polityczne na to, co powinno być rzeczywiście wolne od wszelkich nieczystych, tak to ujmijmy, zagrań, bo chcielibyśmy, żeby to właśnie świętowanie było i te życzenia były dla Polski jak No właśnie, bo jeżeli mówimy o patriotyzmie, prawda, no bo do tego to święto dzisiaj się sprowadza, że jest to święto naszego patriotyzmu, no to jak rozumieć ten patriotyzm w tych czasach teraz, prawda? To chyba właśnie w ten najprostszy sposób, taki pozytywistyczny, że robić swoje najlepiej, jak się potrafi, robić to, jak najprzyzwoiciej się potrafi, prawda? I przy okazji nie oszukiwać, nie kombinować, nie naciągać, nie wykorzystywać sytuacji. Chociaż... Mówiąc wprost, nie okradać nas, Polaków. No ale z drugiej strony ja tak myślę, że jeśli wspominamy o tej sytuacji, która się teraz wydarzyła, to też można powiedzieć, że ci panowie okazali się takimi prawdziwymi Polakami, którzy są przyzwyczajeni przez setki lat do walki z systemem. To masowe, bo tego unikną, bo to, ja też słyszałem takie podobne opinie, że to nas PRL przyzwyczaił do tego, że nie wyszarpiemy, że to nawet była forma takiego sprzeciwu wobec PRL-owskiego systemu, to jestem w stanie wszystko zrozumieć tylko na Boga. My już od 25 lat żyjemy w innej rzeczywistości i ci panowie nie są panami po 50, żeby pamiętali dobrze czasy. Ale nie, ja mówię nawet o zaborach, że przecież my przez setki lat byliśmy, 150 lat pod zaborami, prawda? I wtedy państwo było, aparat państwowy był aparatem opresji, aparatem narzuconym na zewnątrz i my wtedy wszyscy uczyliśmy się, wiadomo, że nas nie było na świecie, ale wszyscy wtedy walka z tym aparatem obcym państwowym była wyrazem patriotyzmu. Prawda? Mhm. No i, a co jest nim teraz? I może my mamy to w genach, prawda? To, że kombinujemy, to, że staramy się, nie wiem, jak można państwo naciągnąć, to państwo naciągamy, prawda? Teraz pozornie wydawałoby się, że jest łatwiej, ale tymczasem to nie takie oczywiste. Czasem jest jakaś blokada, żeby tę kokardę przypiąć do klapy. No, może to tak wynika, że czasami ktoś może się wstydzić tego, że jakieś wyższe uczucia okazuje, prawda? Bo okazywać wyższe uczucia, szczególnie chyba mężczyznom, jest trudniej niż kobietom. I dlatego może czasami ktoś się tego wstydzi, ale myślę, że to się zmienia też na lepsze. I że właśnie
patriotyzm, no to takie róbmy swoje. Po jak prostu być... jak śpiewa Wojciech Młynarski, róbmy swoje. Każdy swoje niech robi tak najlepiej, jak potrafi. A jak być patriotą za granicą? To dotyczy wielu Polaków, wielu setek tysięcy, bo przecież bardzo wiele osób wyjechało na wyspy w poszukiwaniu lepszego życia, pracy, ale pewnie z nadzieją, że kiedyś wrócą. No, myślę, że trzeba celebrować, świętować te wszystkie święta i państwowe, i kościelne, które są wpisane w polską tradycję. I one dają takie poczucie więzi wtedy z ojczyzną. Można też słuchać polskich piosenek. Można słuchać polskich piosenek. Oglądać właśnie polskich artystów, także kabaretowych. A jak się ma kabaret w czasach, kiedy wydawałoby się, już nie ma się tak za bardzo z czego naśmiewać, nie ma tego systemu oprawczego, który tak mocno nam doskwierał. Ale cały czas się pojawiają nowe rzeczy. No słuchajcie, cały czas się pojawiają nowe wyzwania. Cały nowy program zrobiliśmy przecież ostatnio, którego premierę mieliśmy bodajże 2 tygodnie temu, a zresztą zapraszam na premierę, co będę ukrywał, zapraszam na premierę 16 lutego w Teatrze Kwadrat, nasz nowy program pod tytułem Seks, Drugs i Alzheimer. I to myślę, że też mówi o tematach, w jakich można się poruszać. Ale polityczne wątki tam obecne? Są, ale nie dość mocno zarysowane. No, teraz pojawił się nowy, może na przykład taki sketch o tym, jak to Sławomir Nowak i Adam Hoffman zakładają wspólnie nową partię. Na przykład, to mogłoby być niezłe. Jakby to by było nazwę czas lotu. Na przykład. Tak. Czas lotu. No, właśnie, ja się czasami zastanawiam, czy to w ogóle nie była akcja promocyjna taniego przewoźnika linii lotniczych. Różne są już wątki, tak, dopisywane do tej historii. Tu promocja zegarków, tu promocja taniego przewoźnika. Tak, a my będziemy, proszę Państwa, promować patriotyczną piosenkę, bo tak należy ją nazwać. Jeszcze raz bardzo prosimy o zwrotkę. Dobrze. Zaraz tylko sobie przypomnę. Już chociaż akcent muzyczny. Żeby pracy było pod dostatkiem dla tych wszystkich, co nie brzydzą się pracą, a oszuści, kłamcy i kombinatorzy niech się w sądach z tego tłumaczą. I ogólnie, żeby było miło tutaj, żeby było spokojnie i mądrze. I na koniec jeszcze jedno, proszę, spraw. Daj nam wreszcie sukces w piłce nożnej, byśmy byli dumni z ciebie, byśmy podążali zawsze drogą prostą, bez okazji, nie od świętnie, lecz od tak. Tego życzę ci, Polsko, tego życzę ci, Polsko. Bądź szczęśliwa i rozkwitaj, niech wskaźniki szczęścia ciągle rosną, bez okazji, nie od świętnie, lecz od tak. Tego życzę ci, Polsko, tego życzy ci Otto. Bardzo dziękuję.